Wiewiórki, dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam Was z drogi nad morze, bo tak się złożyło, że sobie pomyślałem, że potuptam po piasku. Dawno nie tuptałem. Znaczy dawno nie tuptałem. Tuptałem jakiś czas temu, ale za piaskiem się tęskni. Był dylemat, czy jechać do Folkestone, czy jechać do Dymchurch, czy jechać do Camber, czy jechać do New Rowley. Wybór plaży był dosyć skomplikowany, no ale tutaj zadecydowała sprawa odpływu, który no jeszcze chwila potrwa, zanim on się zrobi tak na poważnie. Dostępna jest tylko ta plaża, wydaje mi się, po której chodziłem z Igorem, bo pozostałe mogą być jeszcze częściowo pozalewane lub z przyczyn zupełnie ode mnie niezależnych nie da się na nie wejść, bo będzie po prostu dół. Lecę na tą plażę w New Romley. Może tym razem uda mi się nagrać sygnał kolejki wąskotorowej, jak będzie robiła tu. To znaczy trąbiła w znaczeniu. Ja przepraszam, tak trochę dzisiaj może mniej elokwentny jestem i używam jakichś dziwnych skrótów myślowych. No już troszkę nie śpię, to już jakoś tak 48 godzin idzie. No ale akurat się dotlenię, to w nocy będę spał, jak nie mam od tej pracy w nocy, to mam potem problemy ze spaniem w nocy, no i to wszystko tak się komplikuje. A teraz się styram do końca na plaży i padnę, jak nie mam, będę spał. A wy mi życzcie w tej chwili płytkich dołków, miałem mówić pustych dołków, to nie byłyby dobre życzenia. Dobra, trzymajcie się i widzimy się na piasku, hej hej! Wieje mocno. Odpływ się już zaczął, choć jeszcze jest bardzo mokro. Mogłem podjechać na kolejny parter, tam jest trochę piachu, ale z drugiej strony pomyślałem, że piach nie jest tym, co kręci mnie najbardziej. Zacznę sobie od tych kamieni, pochodzę trochę po nich. Tam w oddali białe klify Dover. Jeszcze dobrze nie zacząłem chodzić, a już pierwszy zardzewiały. Także mamy pierwsze trafionko, szukamy dalej, latamy. No, praktycznie dołek w dołek. Ta sama osoba pewnie zgubiła 20 pensów tym razem. Ale mam ubaw, mówię wam. Cały czas stoję w tym samym miejscu, wydobałem jeszcze 5 pensów, wydobałem jednego pensa, no i jest kolejny funt. A nie ruszyłem się o metr. Od samochodu odeszłem 10. Tym razem nie znajdka zagości na naszym ekraniku. Nie wiem, na ile wiatr pozwala to nagrywać. No i cóż, wiatr nie pozwolił, nie dał dograć. To, co wam pokazuję, to jest wczesna, bardzo wczesna, dzika odmiana rośliny o nazwie Brassica. A Brassica, jak niektórzy z was pewnie wiedzą, a ci, którzy nie wiedzą, to właśnie się w tej chwili dowiadują. Brassica to jest nic innego jak kapusta. Tutaj w tym wypadku mamy do czynienia z pierwowzorem, takim ojcem, matką chyba lepiej będzie brzmiało, matką wszystkich kapust. No, tym razem taka znacznie świeższa zguba. Z takiego tutaj dołeczka. Po kilku kolejnych 20 pensówkach. 2 funty bardzo, bardzo cieszą. Lecimy. Wiecie co? Nie wierzę w to, co widzę. I osobiście nie sądzę, żeby to było to, na co wygląda. W pierwszej chwili myślałem, że może to być jakiś kolczyk na pierścioneczek za delikatne, no ale po procesie tętegowania w głowie dochodzę do wniosku, że tak obskurnie jest trochę wykończone i to jest pewnie jakieś pociągadełko od zamka, takie tylko udaje złoto, no ale zawał był mały. To wam nagram jak zwykle, funcika nagram, to jest kolejny, dzisiaj już chyba trzeci. Dzisiaj trzeci funcik, jedna dwufuntówka, kilka 20 pensówek,
Także nie jest najgorzej. Taki ładny plon. Daleki jestem od tego, żeby narzekać, bo jakby nie patrzeć, to jest kolejny funt. Kolejny funt i praktycznie w tym samym miejscu znowu. Znowu w tym samym miejscu. Odpływ robi się coraz masywniejszy, ale ja tam nie idę. Tu mi jest dobrze, słowo daję. Kombinuję, staram się obrócić od wiatru. Kolejne dwie monetki, tym razem 20 pensów. Piąte albo szóste. I na dokładkę, moi drodzy, stary funt. Stary już nieobiegowy funt. A z tych to ja się zawsze bardzo cieszę. Czas na krótki odpoczynek. Wieje dziadostwo, także nie jestem pewny jakości nagrania. Co my tutaj mamy? 3 funty. Gdzieś mam jeszcze jednego, tego pordzewiałego, który mi wyszedł. W Findbagu nie mogę go namierzyć. 4 20-pensówki. 1 5-pensówka. 1 2-funtówka. I stary funt. Na razie. No i oczywiście ten ring, a tutaj mamy magnesik plażowy, sprzęt do sprawdzania solidności złota. No to tak jak sądziłem, bardzo złote jest to złoto. No. W swojej wędrówce dotarłem do takiego molo. To jest taka pochylnia do plaży, po której sprowadza się jachty, żeby sobie mogły pływać. Tam na górze znajduje się taka przystań, w której one stoją na kilach. Ale co innego wam chciałem pokazać. Zaraz wrócimy do tego, co wykopałem. Tutaj natomiast mamy ujście rzeczki. Nie wiem, jak w Polsce takie rzeczki uchodzące do morza wyglądają. Wydaje mi się, że trochę inaczej, bo już są takie masywne i, no i takie rzeczkowate. A tutaj to jest taki rowek, jak widzicie, i rzeczka tam sobie uchodzi stamtąd i takim rowkiem płynie do morza. A co ja wam chciałem pokazać? Przed chwilą w tych kamieniach przeżyłem horror. Szukałem tego i to nie była naprawdę rzecz prosta. Ja tak trochę bez rękawic, to nie wiem, gdzie ten kolczyk był, w której części ciała. W sumie wolałbym, żeby był w części ciała u pani niż u pana. Ale umyję ręce od każdy, mam środek odkażający, dezynfekujący, no to je umyję. Ale to było naprawdę coś. Wykopać go z tej góry kamieni. Zaprawdę opowiadam wam, wyzwanie. Tu naprawdę bardzo dawno nie było nikogo z wykrywaczem. Kolejny stary funt. Już tak dawno nie znalazłem, a tutaj na jednej plaży, na odcinku, nie wiem, 500 metrów, może 300 metrów, drugi mi wyszedł. Funt nieobiegowy. Kurde, normalnie powiem wam, nie wierzę, jak to idzie. Jeszcze jeden, jeszcze raz, jeszcze jeden, aż nudno, no ale, no co, no narzekać nie będę, naprawdę nie będę. No, łaba ostrość. Nie dość, że wiatr, to jeszcze brak ostrości. Takie detale, moi drodzy. Kolejny. To jest funtowa plaża. Ja tutaj nie zbieram innych monet. W zasadzie nie zbieram nic innego. Chodzę i podnoszę funty. Już nieomylnie znam sygnał. Już słyszę i po prostu wiem, że... O, jest. Kolejny wchodzi. Kolejny. Funty i zawleczki. Samorodki z aluminium. Dam. Wreszcie mam współczesnego funta. Już się bałem, że ludzie przestali gubić, ale jednak nie. Nie zawodzą, gubią dalej, także okej. No i co? Jeszcze tak przy samym parkingu. Tutaj są takie kamierdolce, na których ludzie wsadzają tyłki. I tak między tymi kamierdolcami sobie pochodziłem chwilkę i... Jeszcze jakaś taka w czekoladzie chyba, po dzisiejszym lodzie. Dwójeczka wyszła. Ale to się nudno naprawdę robi, takie wyciąganie fantów, kręcenie. Ja nie lubię, jak jest
różnorodność, a nie funt, dwa funty, funt, dwa funty, dwa funty, funt, zardzewiały, mniej zardzewiały, funt, dwa funty, słabo. Spadam do domu, bo to w domu zrobię takie krótkie podsumowanko, pokażę wam, co tam wyszło do końca, bo jeszcze parę innych drobiazgów wyskoczyło, jakieś tam detali. No i na tym sobie będziemy kończyli morską, dzisiejszą morską przygodę. Dobra, już teraz bez efektów specjalnych, bez wiatru, takie podsumowanie. Zaraz, bo ja nie mam wskaźnika, tutaj mam długopisik taki, o, magnetyczny. Zawleczek było miliony, dwie wziąłem, tak jakoś się w torbie zaplątały, reszta wylądowała w śmietniku. 5 20-pensówek, które widzieliście już na kamieniu. Jedna piąteczka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 monet funtowych, współczesnych, mocno zajechanych. One leżały co najmniej jeden sezon. 2 monety dwufuntowe, 6 i 2 to jest 10, tak? 10 funtów. Te nie przeleżały sezonu z całą pewnością. Tato nawet się ośmielę twierdzić, że dzisiejsza, bo w lodzie, a tam chwilę przed moim nadejściem stała buda z lodami. Dobra, mamy dychę. 2 monety w formie starych funtów. To są stare funty, już wyszły z obiegu, jednorożec i lew spięte na tarczy Windsorów, drugi pora walijska, irlandzka. Kto ma porę? No ktoś tam ma porę. No i tyle. Jeżeli chodzi o współczesne takie świeżo zgubione monety w tym sensie, to jest raz, dwa, trzy, cztery. Cztery funciaki, czyli w funtach to mamy już dycha i 4 to jest. Pogubiłem się, zaraz policzę, no i wam powiem dokładnie. Jedna 20-pensówka, kolczyk od czegoś, obawiam się, nie wiem od czego może być, to pociągadełko. Jeszcze dwa takie masywne pociągadełka, to jest w kolorze złotym i to mnie tak, ojoj, niedobre. Jeszcze, to jest, to dostałem jako resztę w sklepie. Śliczna monetka 50-pensowa z nowej serii, na której kryje się miś Paddington. Nie wiem, na ile to będziecie widzieli. Tym razem on siedzi sobie na dworcu chyba King's Cross czy Pankrac. Nie pamiętam, na którym go rodzinka znalazła. No w każdym razie set monet z Paddingtonem się właśnie pojawia w Wielkiej Brytanii i takie monetki obiegowe wychodzą w sklepach. Dostaje się je jako resztę. I jest wielka radocha, jak taka monetka wpadnie do portfelika, a potem do albumika. Jest super. Liczymy funty. No już porachowane 17 funtów i 5 pensów. Taki bilans dzisiejszej dwugodzinnej wyprawy plażowej. I kolczyk nie wiadomo od czego. Paskudstwo. Bądźcie zdrowi, uśmiechajcie się często, no i wszystkiego co dobre. Hej, hej. Niech moc będzie z wami, niech moc was nie opuszcza.